Serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Pan profesor badał archiwa IPN-u, badał zawartość wielu teczek SB. A naszym drugim gościem w studiu w Krakowie jest znany wszystkim dobrze ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie, szczęść Boże. I pierwsze pytanie do księdza. Księże Tadeuszu, czy arcybiskup Wielgus powinien po tym, co ujawniła prasa, po tym, co ujawniono na stronach internetowych Gazety Polskiej, po tym, co powiedzieli historycy, którzy zostali powołani przez Rzecznika Praw Obywatelskich, aby zbadać tę sprawę, czy arcybiskup powinien zrezygnować z funkcji metropolity warszawskiego? No jestem trochę w trudnej sytuacji, bo od pewnego czasu muszę spełniać rolę w Kościele bardzo niewdzięczną Kasandry, która przepowiada czarną przyszłość. No niestety sytuacja doszła do takiego momentu, że tu muszą być rozwiązania w myśl Ewangelii. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co jest nadto pochodzi od złego. I wykładnią tutaj jest memoriał biskupów Polski przyjęty na Jasnej Górze 26 sierpnia. Nawiasem mówiąc, arcybiskup jako biskup płocki głosował za przyjęciem tego memoriału. I tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nawet sama zgoda podjęcia współpracy z wrogami Kościoła jest grzechem wobec Kościoła i że duchowny musi ponieść konsekwencje. I gdyby czytać ten memoriał, to odpowiedź jest bardzo prosta. Zdaję sobie sprawę, że to jest sytuacja bez precedensu, ale być może właśnie takie odważne powiedzenie, że no w takiej sytuacji nie jestem godzien przyjąć takiego urzędu, będzie dobrodziejstwem dla Kościoła, bo to pokaże, że jednak Kościół jest wiarygodną instytucją. A co by ksiądz zrobił na miejscu arcybiskupa Stanisława Wielgusa, kiedy wiemy, że mamy zaledwie 3 dni przed uroczystym ingresem? Czy ksiądz Tadeusz zrezygnowałby, czy złożyłby jakieś oświadczenie? Ja mogę, no nie jestem szeregowcem i na pewno nie stanę przed takim dylematem objęcia ważnego urzędu, natomiast gdyby mi zaproponowano na przykład małą parafię wiejską, jak być tam proboszczem i gdyby ciążyły jakiekolwiek zarzuty, to ja najpierw bym się wstrzymał z przyjęciem tego urzędu i starał się wyjaśnić. I to jest chyba rzecz, która obowiązuje wszystkich, i tych na dole, i tych na górze. I ale proszę księdza, mam wrażenie, że jednak szeregowcy, jak ksiądz o sobie mówią, myślą trochę inaczej niż niektórzy hierarchowie polskiego Kościoła. Bo kilkadziesiąt minut temu w kropce nad i arcybiskup Sławoj Leszek Głódź powiedział, że on nie widzi powodu do tego, żeby przesuwać ingres, że ingres w niedzielę się odbędzie, że te sprawy zostały przedstawione przez arcybiskupa Wielgusa papieżowi i w ogóle dziennikarze nie powinni ani historycy stawiać się w roli sędziów. Znaczy, oczywiście arcybiskup jest generałem Wojska Polskiego i biskupem i mówi w sposób apodyktyczny. Natomiast ja dzisiaj byłem u mojej mamy, starszej osoby, i w czasie krótkiej wizyty 3 jej koleżanki zadzwoniły do niej i mówią: powiedz nam, Teresa, ty jesteś matką księdza, co my mamy o tym sądzić? I tu się w ogóle jakby nie bierze pod uwagę maluczkich, czyli wiernych, i którzy naprawdę przeżywają straszliwe dramaty. To wszystko widząc i oglądając, widząc właśnie, że arcybiskup zmienia zdanie z dnia na dzień, mówi co innego jednego dnia, co innego drugiego. I myślę, że tutaj naprawdę dla wiarygodności Kościoła potrzeba takiego mówienia właśnie tak, tak, nie, nie. I tutaj muszą być nie dyplomacje, nie mówienie, że to są wrogowie Kościoła i tak dalej, atakują Kościół, tylko powiedzenie, że należy jasno i wyraźnie podjąć decyzję. Zdaję sobie sprawę, że jest to sytuacja niesłychanie trudna dla arcybiskupa. Ma też ogromne pozytywne zasługi dla Kościoła w Polsce, których nikt nie przekreśla. Może pełnić naprawdę dalej wiele wspaniałych posług wobec Kościoła, natomiast no, trudno sobie wyobrazić archidiecezję warszawską, która w chwili ingresu będzie podzielona i skłócona, i to skłócenie będzie trwało przez bardzo długi okres czasu. Wiele innych ważnych spraw pójdzie w kąt, bo będzie po prostu spór z chwilą ingresu. Najlepiej byłoby rzeczywiście
przenieść ten ingres, wyjaśniać i podjąć jednak męską decyzję w tej sprawie. Pytanie do naszego gościa w studiu w Warszawie, profesor Andrzej Chojnowski. Panie profesorze, w tym materiale, który widzieliśmy przed rozmową, rzecznik episkopatu ksiądz Kloch mówi tak: nie można padać na dwa kolana przed materiałami IPN-u. Czy pan na podstawie tych informacji, bo wiem, że pan nie badał dokładnie tych dokumentów, ale czy na podstawie informacji, które do pana dotarły, może jednoznacznie stwierdzić, że te dokumenty nie są sfałszowane, że rzeczywiście te dowody są jednoznaczne? Żaden historyk nie pada na kolana przed dokumentami. Natomiast z tego, co nam pokazano, co powiedzieli nasi koledzy, którzy te materiały oglądali, i co no, wynika tutaj, dość jednoznacznie, panie profesorze, że właśnie w, tak, tym, w tych dokumentach, to jest kilkadziesiąt stron. No, wynika dość jednoznacznie, że tutaj pewne dowody są twarde. To znaczy fakt współpracy, jakkolwiek jemu ujmiemy, tajny współpracownik, pomocnik, informator i tak dalej, człowiek, który świadomie wspierał działanie pewnej instytucji, jaką była Służba Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zakres tej współpracy, jej efekty, to możemy tutaj się zasłaniać. No właśnie, czy możemy teraz powiedzieć cokolwiek na podstawie tych informacji, które są na mikrofilmach, jaka była szkodliwość działań Stanisława Wielgusa, jeśli był agentem Służby Bezpieczeństwa? Wie pan, to jest tak, że bardzo często się właśnie używa tego argumentu, mówiąc, że ktoś był agentem, ale nieszkodliwym, że nie wyrządził nikomu krzywdy. Tylko są dwie jak gdyby tej sprawy. Jeśli chodzi o wyrządzanie krzywdy, to jest to pojęcie subiektywne. Jeżeli ja bym panu chciał wyrządzić krzywdę, to w gruncie rzeczy pan sam dopiero może ocenić, czy ja panu wyrządziłem krzywdę, czy nie. Więc w związku z tym ja nie mogę tego w sposób jakiś taki jednoznaczny powiedzieć. Ale czy chce pan powiedzieć, panie profesorze, że każda informacja, nawet najbardziej niewinna, przekazana w trakcie tych rozmów Służby Bezpieczeństwa, a to jest drugi aspekt, o którym jest niebezpieczna? Dla innych osób mogła być niebezpieczna i wartościowa dla SB? Myślę, że to jest tak, że Służba Bezpieczeństwa działała według pewnej metody. I tutaj właśnie generalną rzeczą było zbieranie informacji od tak zwanych osobowych źródeł informacji. Gdyby SB chciała uzyskać wiadomość, gdzie pan pracuje, no teoretycznie człowiek, który by się chciał tego dowiedzieć, mógłby zajrzeć do książki telefonicznej, zajrzeć do gazety, coś takiego. Natomiast Służba Bezpieczeństwa właściwie działa według jednej metody. Zbierała informacje od ludzi, rozmawiała z ludźmi, żeby to ustalić. To może, wydaje się, może być trochę takie aberracyjne, ale tak funkcjonowała. I teraz można by tak żartobliwie powiedzieć, że każde dziecko w PRL-u wiedziało, że premier Cyrankiewicz jest łysy. Natomiast Służba Bezpieczeństwa, żeby to ustalić, rozmawiała z ludźmi. To było jej główne źródło informacji. W związku z tym, że ludzie mówią różne rzeczy, trzeba było te informacje weryfikować. I porządny oficer no, weryfikował te informacje, w związku z tym sprawdzał w ten sposób wiarygodność swoich agentów. W związku z tym nic nie było błahe z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa, bo to służyło pewnej metodzie. A po drugie, jeżeli się zastanawiamy, czy te informacje były pożyteczne i tak dalej, i dzisiaj się mówi, no być może mówił takie rzeczy oczywiste i w związku z tym niczego właśnie złego nie powiedział, nie pomógł. Ale musimy właściwie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy ustalić, co Służba Bezpieczeństwa chciała się dowiedzieć. No właśnie, i na koniec tej części rozmowy chciałbym państwu zaprezentować kilka fragmentów z tych dokumentów, które są zawarte właśnie w tej dokumentacji. Jest to ksero z mikrofilmów, które ukazały się na stronie internetowej Gazety Polskiej. Zobaczmy jeden fragment, albo kilka fragmentów notatek podpułkownika Leopolda Mroczka, który w taki właśnie sposób charakteryzował agenta o pseudonimie Gray. Nie wiem, czy ksiądz Tadeusz Zaleski widział tą grafikę. Tam jest informacja o tym, że ksiądz Wielgus negatywnie oceniał działalność polskiego kościoła czy biskupów. Proszę powiedzieć, czy można powiedzieć definitywnie na 100%, bo pojawiają się takie informacje, że o tych kontaktach księdza Wielgusa ze Służbą Bezpieczeństwa mogli wiedzieć jego przełożeni. Czy można powiedzieć, że ksiądz Wielgus jednoznacznie, definitywnie przekroczył dopuszczalne granice kontaktowania się z SB?
No z tych wszystkich przypadków, które ja badałem dla napisania książki, nie spotkałem takiego przypadku, żeby rzeczywiście tajny współpracownik informował biskupa w trakcie prowadzenia tej działalności. Zdarzały się przypadki zerwania, nawrócenia nawet, więc tu było wiele różnych możliwości. Chciałem tylko jeszcze wesprzeć pana profesora, który bardzo słusznie powiedział o metodzie działania Służby Bezpieczeństwa. Dla SB nie było nieważnych informacji i Kościół był instytucją bardzo hermetyczną. Nie zawsze przez podsłuch czy inwigilację można było zdobyć informacje. 80% informacji, które uzyskiwała SB o działalności poszczególnych księży, pochodziło niestety od tajnych współpracowników, więc wiele z pozoru niewinnych informacji było używanych przeciwko innym duchownym, czy świeckim, czy studentom, czy pracownikom kulu w tym wypadku. Więc tutaj jest też no jednak ta krzywda społeczna wyrządzona innym. Ja znam przypadki bardzo pozytywne i trochę, żeby przełożyć ciężar, dzisiaj mówię na temat obecnych księży biskupów, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji i współpracy nie podjęli. Najstarszy znany mi przypadek z 1950 roku, a więc w czasach stalinowskich, dotyczy wtedy bardzo młodego księdza Franciszka Macharskiego, obecnego kardynała, który został skierowany na studia do Szwajcarii, któremu proponowano współpracę, ale odmówił właśnie wywiadowi i przez 6 lat nie mógł wyjechać na te studia. Jego kariera w jakiś sposób była złamana wtedy, ale w 1956 roku w ramach tej odwilży wyjechał. Podobny przypadek znam z arcybiskupem Wojciechem Ziębą, obecnym metropolitą olsztyńskim, którego wprawdzie SB zarejestrowało jako tajnego współpracownika, ale to było naprawdę na wyrost. I arcybiskup na pierwszym spotkaniu odmówił we Włoszech spotkania się z oficerem, powiadomił rektora Kolegium Polskiego w Rzymie, powiadomił swojego biskupa i SB momentalnie go wyrejestrowało. I to też pokazuje, że nawet jeżeli były zarejestrowania na wyrost, to jednak SB to sprawdzało. Nie trzymało przez bardzo długi okres czasu nieużytecznego agenta. Czyli wszystko zależało tak naprawdę od postawy konkretnego człowieka, konkretnego duchownego i konkretnego księdza. Oczywiście, tak. Pytanie do pana profesora Chojnowskiego. Panie profesorze, z jednej strony mamy dokumenty Służby Bezpieczeństwa, ale z drugiej strony oświadczenie tak bardzo ważnych postaci polskiego kościoła, jak choćby biskup senior Pylak z Lublina, który mówi po tym wszystkim, co dzisiaj dziennikarze ujawnili, historycy, że to wszystko kłamstwa. Kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa. I postawmy się w sytuacji przeciętnego Kowalskiego, wiernego polskiego kościoła, który chciałby poznać prawdę i słyszy tak sprzeczne sygnały. Komu on ma wierzyć? Wie pan, no ja nie będę wyrokować, kto komu ma wierzyć. Te oświadczenia i te ustalenia historyków, to one jak gdyby pozostają na różnych płaszczyznach. Z jednej strony jak gdyby analizę mamy pewnych konkretów, a z drugiej strony mamy takie jak gdyby pewne słowa zaklęcia, które mają rzeczywistość zaczarować, bo w tych oświadczeniach nie ma argumentów w gruncie rzeczy. Są pewne deklaracje. Oświadczeniach broniących arcybiskupa Wielgusa. Są pewne deklaracje wiary, w dobre intencje i tak dalej. Natomiast takiej rzeczowej polemiki z tym, co historycy ustalają, to w gruncie rzeczy tam nie ma. Czekamy ciągle na to, jak do tej sprawy ustosunkuje się najbardziej zainteresowany, osoba, na której oświadczenie wszyscy czekamy, więc sam arcybiskup Stanisław Wielgus, profesor Andrzej Chojnowski z Uniwersytetu Warszawskiego i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w studiu w Krakowie byli gośćmi magazynu 24 godziny, ale to nie koniec w tym programie sprawy arcybiskupa Wielgusa. Wracamy do tej sprawy po krótkiej przerwie. Sprawa, która ma istotny charakter. Nie neguję tego mocnego charakteru, tego poważnego charakteru zarzutów, które zostały postawione.